dotyczącym gry Batman Arkham Knight. Pokażę wam parę gadżetów, którymi dysponuje Batman. Więc to już wiecie, to jest Batmobil. On posiada funkcję strzelania z rakiet, jak jest blisko celu, jak się jedzie nim. Natomiast on posiada dwa tryby. Tak zwany tryb. Widzicie, to jest normalny, a to jest tryb do walki. Widzicie wieżyczkę i możecie sobie poruszać i strzelać. Na przykład łatwo się niszczy nim pojazdy, czy te kuszałki, które przeciwnik posiada. Natomiast jest ciężko Batmanem zniszczyć czołg, tak? Dobra, jako że Batman, jak wiecie z serii filmów, posiada wiele gadżetów, pokażę wam parę, które ja posiadam. Więc pierwszym z gadżetów jest wybuchowy żel. Wystarczy, że użyjecie go, no nie wiem, a tak. Się używa go na specjalnych takich obiektach typu ściana. Ona jest charakterystyczna do wyburzenia. I wystarczy zdetonować. Widzicie? To jest jeden z gadżetów. Bardzo fajne. Bardzo fajny motyw na niszczenie takich obiektów. Ciekawym jest wyrzutnia lin. Ona powoduje, że się poruszam w poziomie. Zwróćcie uwagę. To jest dobre, jak ma się jakąś przepaść przekroczyć i tak dalej. Tutaj oczywiście jest batarang. Widzicie, mogę niszczyć wroga z odległości. Co tu jeszcze jest? To jest fajny gadżet. To jest zdalnie sterowany batarang. On umożliwia mi na przykład łączenie. Widzicie, o. Widzę, normalnie jest kamerka zainstalowana na nim i mogę się nim poruszać. I mogę na przykład, jak celuję w jakiś przycisk odległy, do którego ciężko się dostać, to mogę nim po prostu lecieć. Po drugie, zwróćcie uwagę, on też fajnie się sprawdza do sprawdzania, gdzie są wrogowie, gdzie stoją. Mogę nim też atakować, ale nie chcę na razie tego zrobić. Zwróćcie uwagę, o, sobie leci. To jest super sprzęt i zwiadowczy, i do naciskania przycisków wszelkiego rodzaju z odległości. Tak jak mówię, widzicie, leci sobie, dopóki nie napotka przeszkody i po jakimś czasie znika. Super sprawa. Tej broni zakłócacza wam nie pokażę, bo nie ma tutaj obiektu. Musiałby być przeciwnik z pistoletem. O co chodzi? Jak celuję na pistolet przeciwnika, to zrobi się z czerwonego zielony. To znaczy, że jak Batman go zaatakuje, to nie będzie mógł strzelać. Więc to jest bardzo ciekawa sprawa. To jest pazur. Powiem wam szczerze, że jeszcze tego nie używałem, aby przeciwnik stracił równowagę. Widzicie, mogę przyciągnąć, ale też. Widzicie. Jest na przeciwniku, żeby go tam przewrócić. No, też z dużej odległości patrzę, łapię. Tutaj macie kulka dymna. Bardzo fajna sprawa, jeżeli jest wokół was wielu przeciwników, macie mało zdrowia, to możecie sobie po prostu strzelić tą kulką. Widzicie, i możecie się ukryć tutaj w tej ciemności, o. Widzicie. No i takim jeszcze gadżetem fajnym to jest zdalne sterowanie. W ogóle, o, tak zwane urządzenie do zdalnego hakowania. To tak samo jest do przycisków, na przykład jak przyciski są za jakąś ścianą, to możecie wyszukać przycisk, zeskanować taki przycisk i zdalnie złamać kod. Pokażę to wam w jednej z misji. Te kody są proste do skakowania. No i zdalne sterowanie Batmobilem. To jest super sprawa. Bo zwróćcie uwagę, Batman sobie stoi. I to było pomocne w paru misjach. Na przykład
była taka misja, gdzie musiałem udać się windą, która była popsuta, a Batmobil posiada wyciągarkę. I tą wyciągarką podniosłem tą windę, wsiadłem Batmanem do windy i potem tą wyciągarkę windę obniżyłem. Więc to było bardzo pomocne. Po drugie, mogę też, widzicie, Batmanem się być w innej części, na przykład, nie wiem, jakiegoś obiektu, a Batmobilem zajechać przeciwnika od tyłu i ostrzelać. Widzicie, wciąż działa. Normalnie mogę jeździć, więc to jest super sprawa. To zdalne sterowanie. Zdalne sterowanie to jest super sprawa. Oczywiście Batman w trakcie jazdy może się katapultować. Widzicie? I więc też fajna sprawa. Mogę przywołać pojazd. Więc to jest parę takich trików, które warto się nauczyć, bo one pomagają w prowadzeniu walki. No to widzimy, strach na wróble, znowu tam straszy, mówi coś. Że Gotham tutaj jest pełno tych przestępców. Tak jak mówię, no super są te gadżety. No po drugie, jeszcze jeżeli chodzi o Batmana, no to możecie go udoskonalać. Czyli wybierać mu... O, to są misje, przepraszam. Wybierać mu... A gdzie są te? Aha. Wybierać mu różnego rodzaju umiejętności. Udoskonalać. Tu widzimy gadżety, umiejętności posiadają. A weźmy, zobaczcie, za pomocą... Namierz maksymalnie 2 cele, aby jednocześnie rzucić 2 batarangami. Wyjątkowo skuteczny atak przy małych grupach przeciwników. I tu jest napisane L2 nacisnąć na konsoli i plus R2 rzuć. I wtedy... I tutaj udoskonalacie. Tutaj jest pokazowy film, który pokazuje, jak na przykład można takich przeciwników likwidować. Gdzie? O tak. W ten sposób na przykład. Więc umiejętność tych sztuczek, patrzcie, jak szybko można obezwładnić 3 przeciwników i nie trzeba w ogóle brać udziału w żadnej walce, więc to jest fajne w Batmanie, że tych sztuczek jest naprawdę fajne. Te sztuczki są naprawdę super. A tu widzicie, można podczas szybowania użyć wybuchowego żelu i przygotować teren do walki, zanim dotknie ziemi. Widzicie, żel rozwala przeciwników, a ja lecę, więc naprawdę, no, tych umiejętności jest trochę, tu możecie sobie poczytać. Więc, jeżeli chodzi o walkę, tak samo. Super ogłuszenia, następnie wyprowadź to potężne uderzenie, czyli macie 3 razy kółko i kwadrat nacisnąć. O, potężne uderzenie. Więc i to się dostaje oczywiście z każdą misją. Widzicie w prawym górnym rogu tak zwane PD 1915. No trochę mi brakuje i będę dostany 1 punkt, ale widzicie, niektóre mają, że posiada, wymagane są 4 punkty doświadczenia, 8, 3, więc trzeba zbierać je. Jak się uzbiera, to można już sobie zakupić za pomocą tych punktów ten. Tą umiejętność. Tu Batmobil też ma umiejętności. Pancerz ja zwiększyłem do 50%. Wytrzymałeś pancerza Batmobilu o 50% zwiększona. Widzicie? Zobaczcie, jak to bym miał, to mogę katapultować się, patrzcie, na jaką wysokość i mogę lecieć. Super jest sprawa. Z Batmobilu. Super, super. A to zwiększ tempo automatycznego doładowania dopalacza. A co tu jeszcze jest? Zwiększa wytrzymałość Batmobilu o 75%. Mówię, trzeba poczytać sobie. Dobrze, że to jest wersja polskojęzyczna, chociaż kupiona w Anglii. O, tu są
A tu strój Batmana. Batmobil, łowca. O, fajna sprawa. Włącz tryb detektywa, to właśnie ten tryb umożliwia wam rozpoznanie, gdzie są, czy za ścianami są jacyś wrogowie i tak dalej. Tego się często używa w tej grze. A to jest taka gra detektywistyczna, można powiedzieć. Są zagadki do wykonania, na przykład przestawienie kontenerów, żeby znaleźć drogę wyjścia i tak dalej. O, uzbrojenie Batmobilu. Tu widzicie odgłosy. Ogłosy strzałów z działa 60 mm przyciągają uwagę dronów. Kobra, można to wykorzystać, aby zwabić wrogów pułapką. Te kobra drony są bardzo, to są takie ogromne czołgi i je się niszczy z tyłu. To trzeba też wiedzieć, jak je niszczyć, bo z przodu są niezniszczalne. Więc dużo, dużo tego jest. Warto się zagłębić w szczegóły, ponieważ to ułatwia grę. I gdzie sobie mogę wystrzelić, katapultować się. Tylko że to jeszcze mam tą. No i oczywiście wyrzutnia lin, która umożliwia mi wspinanie się. To są takie charakterystyczne punkty, się pokazują z zaczepu, które mogę stosować do szybkiego poruszania się. Oczywiście mogę też, nie wiem, no spaść, tak? Mogę sobie o tak spaść. A mogę sobie polecieć. Więc tych możliwości jest naprawdę. Muszę trzymać przycisk X, wtedy lecę. Więc z dużych wysokości to jest fajnie wygląda. Super, naprawdę gra wciąga. Niektóre misje są cięższe do wykonania, niektóre mniej ciężkie, a tutaj jakiś. Jacyś ludzie biegają, prawdopodobnie przestępcy. Sobie wejdę na ten szczyt i sobie. I teraz zwróćcie uwagę, trybem detektywistycznym mogę szybko znaleźć, gdzie jest mój Batmobil, przepraszam. I on, wszystkie obiekty takie, to on duży taki niebieski obiekt jest. Tu macie pełno, przeciwnik jest podświetlany na takie obiekty żółte. Po to jest ten tryb detektywistyczny. A teraz patrzcie, lecę. Mogę sobie lecieć, próbować. To chciałem wam pokazać i się przemieszczać pomiędzy. O, tutaj się nie załapię. Ale może wejdę na ten budynek, może się uda. O, widzicie? Więc w ten sposób się lata. Więc i tak jak mówię, no gierka nie jest jakaś ciężka do sterowania. Można, jest parę misji. O, teraz tryb i mogę sobie, nie wiem, szybko go zniszczyć. No praktycznie w tym trybie, to szybko można niszczyć wrogów, czy to poruszających się tam na piechotę, czy tam czołgami. Bardzo fajna sprawa. O, to na tyle w tym odcinku. I miłego grania. Dla was też życzę w grę Batman Arkham Knight.